No dawaj. Halleluja! Przyjaciele, dzisiaj możecie usłyszeć głęboką nowinę. Mimo że siedzicie w domach i się boicie, chcę ci powiedzieć o tym, że Jezus Chrystus 2000 lat temu przyszedł na ten świat, aby wybawić cię od tego lęku. On przyszedł na ten świat, aby zbawić ludzi. Chcę ci powiedzieć o tym, że Jezus Chrystus jest realnym Bogiem. O tym, że On 2000 lat temu umarł za twoje grzechy. Jeżeli ty wyzwasz Jego imienia, to będziesz zbawiony. Jeszcze dzisiaj możesz wezwać Jego imienia. Nie zbawi cię Kościół, nie zbawią cię religijne obrzędy. Tylko w Chrystusie Jezusie jest zbawienie. Tylko w Nim jest życie wieczne. Dzisiaj możesz doświadczyć realnie Boga w swoim życiu. Dzisiaj możesz realnie spotkać Go osobiście. Słowo Boże mówi, że jeżeli wyznasz Jezusa, tego Pana swojego życia, jeżeli uwierzysz w to, że Bóg wskrzesił Go z martwych, zbawiony będziesz. Dzisiaj nie musisz być pod presją lęku. Dzisiaj nie musisz być człowiekiem, którym się wszystkiego boi. Dzisiaj możesz być zupełnie wolnym człowiekiem. Dzisiaj możesz spotkać Jezusa realnie w swoim życiu. Ja spotkałem Go, kiedy realnie zawołałem do Niego 8 lat temu. Wtedy spotkałem się osobiście z Jezusem. Uwierzyłem w to, że On umarł za mnie. Uwierzyłem w to, że ja jestem sprawiedliwy w Jego oczach. Jeżeli ja przyjmę Go jako swojego Pana i Zbawiciela, nie możesz być sprawiedliwy w oczach Boga. Jeżeli nie oddasz Mu swojego życia, nie będziesz mógł wejść do Królestwa Bożego. Słowo Boże nam mówi, że musisz narodzić się na nowo, aby wejść do Królestwa Bożego. Musisz się narodzić na nowo. Przyjacielu, potrzebujesz zawołać do Jezusa. Potrzebujesz oddać Mu swoje życie. Potrzebujesz uwierzyć w to, że On tam 2000 lat temu umarł za twoje grzechy. Że On ci już wszystko przebaczył. I nic już nie więcej nie musisz robić. Nie musisz robić jakichś religijnych dobrych uczynków. Ponieważ uczynki twoje nie mogą ciebie zbawić. Nie zbawi cię Kościół. Nie zbawią cię jakieś Maryki, jakieś różańce. Tylko w Jezusie jest prawdziwe życie. Tylko w Nim jest prawdziwe życie. Wszystko to, co jest poza Jezusem, jest śmiercią. Wszystko to, co jest poza krzyżem Golgoty, jest śmiercią. Zawołaj dzisiaj do Niego. Zawołaj, to jest Jezu. Oddaję Ci moje życie. Wierzę, że umarłeś za mnie. Wierzę, że zmartwychwstałeś. Wierzę, że Ty jesteś realnym, żywym Bogiem. Zawołaj do Niego dzisiaj. Zawołaj do Niego. Wystarczy Twoja prosta wiara. Wystarczy to, że Ty do Niego przyjdziesz, a wtedy staniesz się nowym człowiekiem. Staniesz się jedno z Nim. Jedno z Nim. Jeszcze dzisiaj podejmij tę decyzję. Jeszcze dzisiaj zawołaj do Niego. Nie czekaj do jutra. Do jutra może nie nadejść. Dziś jest dzień, kiedy możesz się z Nim pojednać. Pojednać się z Bogiem. Pojednać się z Bogiem. Jezusa, dzisiaj podejmij decyzję, że Ty nie jesteś w stanie sam z siebie od tak przyjść po prostu ze swoimi dobrymi uczynkami do Niego. Słowo Boże mówi, że łaska.